powiem coś wam na temat rozmów z ludźmi na Facebooku. Po pierwsze, nie jesteś zbyt mały, żeby korygować wielkich liderów chrześcijańskich. To diabeł ci to mówi, że jesteś za mały. Bo ktoś jest księdzem, biskupem, pastorem, prymasem, czy jeszcze kimś tam innym. To ja się nie wypowiem. Bo on skończył 18 szkół i założył 180 kościołów. Coś ci powiem. W mojej Biblii jest napisane, tak jest napisane w mojej Biblii, że lepszy jest młodzieniec niż stary i głupi król. Nie kłóć się z ludźmi, ale prywatnie pisz do nich i dzwoń. Nie odpuszczaj. Dlaczego nie odpuszczaj? Bo to ty znasz prawdę. Przypominam, że Tymoteusz, do którego znajdujemy dwa listy w Nowym Testamencie, tak? W wieku około 22 lat objął zarząd kościoła w Efezie. Był dwa lata narodzony z Bożego Ducha. Dwa lata. Paweł nie miał żadnych skrupułów, żeby człowieka, który jest dwa lata w Chrystusie, ustanowić biskupem Efezu. Nie miał żadnych skrupułów. Żadnych. Żadnych. A wiecie dlaczego? Bo Paweł był dzielny. I nie bał się opinii publicznej. Jeżeli będziesz widział głupotę, a Duch, który jest w tobie, Święty Duch, to jest Duch mądrości. I będziesz prowadzony przez tego Ducha do tego, aby dyskredytować tą głupotę, to ją dyskredytuj od początku do końca. Pisz do tych ludzi prywatnie, nie publicznie. Bo nie każdy, tak jak kiedyś moja żona powiedziała, jest powołany do tego, żeby publicznie prowadzić tego rodzaju debaty. Nie. Ale prywatnie. Pisz, odnajduj telefony, zadzwoń i powiedz, nazywam się tak i tak. I posłuchaj, pastorze, prawda jest taka i taka. I czy jemu się będzie to podobać, czy nie? Będzie musiał powiedzieć, że prorok do niego zadzwonił. Wiecie, dlaczego do was to mówię? Dlatego, że nie chcę, żebyście ulegali demonicznym siłom poniżenia, mówiącym, ja jestem tylko zwykłym członkiem Kościoła. Nie istnieją zwykli członkowie Kościoła i niezwykli członkowie Kościoła. Rozumiecie? Bo to jest religia. To nie tak działa. Nie wykłócaj się. Nie wchodź w te bagno publiczne, które w ogóle się leje. Nie dotykaj tego palcem, ale prywatnie mów do tych ludzi. Dlaczego? Bo może jesteś jedynym Chrystusem, którego oni będą mogli usłyszeć. Rozumiesz? Kenneth Hagin o tym uczył. Mówi, dostałem słowo od Boga, że jeden z potężnych ewangelistów, jeżeli się nie opamięta, to umrze. Ale kimże byłem? Byłem malutki w swoim umyśle, mówił Kenneth. Byłem zwykłym ewangelistą, a tamten był potężnym ewangelistą. Mówiłem, Panie, kimże jestem, żebym do niego poszedł? A potem sobie pluł w brodę i mówił, przepraszam Cię, Panie, że nie poszedłem. A potężny ewangelista wykończył się. Rozumiecie? A Bóg dał słowo dla potężnego ewangelisty, małemu Kennethowi Haginowi. Rozumiesz? Nie kłóć się. Zawsze miej argumenty. Bo bez argumentów nie podchodzi się do niczego. Tak? I mów do tych ludzi.